Od 11 do 15 lipca w Łukowie odbywały się konsultacje treningowe kadry narodowej kadetów Polskiego Związku Kickboxingu w formule Light Contact. Wzięło w nich udział 20 młodych zawodników, w tym 5 z Klubu Sportów Walki KSW Łuków. Natalia Zarzycka, Marta Pawlikowska, Martyna Czerepińska, Kevin Kozłowski i Bartosz Prusinowski. Zgrupowanie w Łukowie w zastępstwie trener Agnieszki Turhan prowadził Zenon Pawlikowski, który obecnie pełni obowiązki trenera kadry narodowej kadetów starszych. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie zgrupowania kadry narodowej kadetów starszych w formule Light Contact. Light Contact jest to walka ciągła. Zawodnicy występują w długich spodniach i w koszulkach, tak jak widać tutaj na rozgrzewce są ubrani. Wyposażeni są w ochraniacze takie tradycyjne jak w kickboxingu, czyli ochraniacz na głowę, kask, ochraniacz na zęby, również rękawice, ochraniacze na stopy, piszczele, krocze. Takie podstawowy sprzęt zabezpieczający przed tym, żeby walka była bezpieczna. No i oczywiście, jeżeli chodzi o przepisy tej walki light contact, jest to walka z ograniczonym kontaktem, ale walka ciągła, czyli zawodnicy, można powiedzieć, przygotowują się już do takich odmian pełnokontaktowych, które są dozwolone dla zawodników starszych od 16 roku życia. Tutaj jest grupa, która liczy sobie od 13 do 16 lat i są to zawodnicy, którzy na chwilę obecną specjalizują się właśnie w tej formie walki light contact. W kickboxingu mamy zawody główne raz w roku i są to albo Mistrzostwa Europy, albo Mistrzostwa Świata, czyli co 2 lata wypada któraś z tych odmian zawodów i w tym roku mamy Mistrzostwa Świata. Odbędą się one pod koniec września we Włoszech. Czy są szanse na medal i czy Łukowianie na te mistrzostwa mogą pojechać? Oczywiście szanse na medale są. Nie byłoby sensu przygotowywać się do zawodów, jeżeli byśmy nie wierzyli w to, że taki wynik możemy osiągnąć. 2 lata temu, gdy odbyły się poprzednie Mistrzostwa Świata, polscy kadeci w formule light contact, czyli tej, którą tutaj właśnie mamy możliwość trenowania i przygotowania się do zawodów, zdobyli 3 medale w Mistrzostwach Świata. Jeden z nich właśnie zdobyła nasza zawodniczka łukowianka, Marta Pawlikowska, która w tym roku również jest na zgrupowaniu i też w tych zawodach będzie uczestniczyła. Również są inni zawodnicy, którzy mają ogromne szanse. Niektórzy z nich są tutaj na zgrupowaniu, część jednak nie wzięła udziału, różne są tego przyczyny, ale myślę, że na następnym zgrupowaniu już będzie komplet. Jest pan pełniącym obowiązki trenera reprezentacji? Trenerem kadry narodowej w formule light contact kadetów starszych i młodszych jest pani Agnieszka Turhan, którą w tej chwili pozdrawiam. Myślę, że ten materiał też do niej dotrze, bo ona cały czas tutaj jest z nami myślami i sercem, tak jak rozmawiałem wczoraj, zresztą codziennie rozmawiamy na temat tych konsultacji. W zasadzie od 2013 roku współpracuję z panią Agnieszką Turhan i z kadrą narodową właśnie w tej formule Light Contact. Uczestniczyłem między innymi w przygotowaniach i w samych zawodach w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Krynicy w 2013, później w Mistrzostwach Świata we Włoszech, w Mistrzostwach Europy w Macedonii, również w Mistrzostwach Świata w Irlandii i teraz też myślę, że też będę uczestniczył i w przygotowaniach i także w zawodach będę miał możliwość poprowadzenia tych zawodników wspólnie właśnie z trener Agnieszką Turhan na tych najważniejszych zawodach. Przed młodymi zawodnikami jeszcze jedno wakacyjne zgrupowanie. Odbędzie się ono pod koniec sierpnia. Po jego zakończeniu ogłoszona zostanie lista zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Świata, które odbędą się we Włoszech.